Witamy wszystkich naszych fanów. Siema. Znajdujemy się z powrotem na szlaku Zwardoń Rycerzowa. Idziemy na Wielką Raczę. Miejmy nadzieję, że się nie zgubimy tym razem. Tym razem rozszerzony skład. No, kolega do nas dołączył. Tak. Warunki ostatnim razem były zimowe, więc trudne. Teraz są nocne, więc trudne. Ale zabawa będzie wyśmienita. Niestety okazało się, że wróciliśmy praktycznie tą samą drogą na tą samą przełęcz, na której już byliśmy, i znowu musieliśmy wracać na tą samą górę pod górkę, żeby tam dopiero odnaleźć prawdziwy szlak, którym teraz, mamy nadzieję, zmierzamy. No, niestety nie udało się i tym razem pogubiliśmy drogę. Może nie tak tragicznie jak ostatnio, że zeszliśmy gdzieś daleko, daleko w dół, no ale chwilę nam to zajęło. Miejsce jest oznaczone ewidentnie źle i niepoprawnie. Dotarliśmy na Raczę Wielką. Byliśmy tu tuż przed północą. Tak, także wyrobiliśmy się jeszcze w piątek. A z pozytywnych rzeczy zarobiliśmy darmowego psa. Ma kijek. Witamy kolejny piękny dzień w górach. Tym razem otrzymaliśmy zupełnie darmowego kota. Jeśli czego nie wziąć. Byłoby fajnie. Spójrzcie na schronisko. Za dnia prezentuje się trochę lepiej. Widoki również. Kot jest szalony. Teraz jesteśmy na punkcie widokowym na Raczy Wielkiej. I zobaczcie, zobaczcie na te widoki. Masz to w Polsce? Masz to w Polsce? Masz to w Polsce? No masz to w Polsce! Pamiętacie przejście małego ruchu granicznego na przełęczy Przegibek? Nadal tu jest. A oto przed Państwem krowokoń. Jesteśmy na Rycerzowej Wielkiej. W sumie nie ma tu nic ciekawego, tylko słupek. Ponownie jesteśmy na Rycerzowej Górze. Tak. Nic tu nie ma poza słupkiem, ale mamy trochę więcej towarzystwa. No i po raz kolejny zakończyliśmy swoją wyprawę w Rycerce. Było bardzo pięknie, jesienne krajobrazy tutaj są warte zobaczenia, więc zapraszamy, przyjeżdżajcie. Czy to jesienią, czy zimą, a i latem, i wiosną pewnie jest również wspaniale.